Słońce wschodzi nad zatoką Chesapeake. W Baltimore, w stanie Maryland, zaczyna się nowy dzień. To miasto jest jednym z najruchliwszych portów wschodniego wybrzeża USA. Milion jego mieszkańców żyje, pracuje i bawi się nad zatoką. To miasto nigdy nie zapada w sen. Lotnictwo ogólnego przeznaczenia. Podniebne wiadomości. Wysoko nad Baltimore krążą śmigłowce transmisyjne. Bez tych maszyn trudno by sobie wyobrazić rynek mediów w tym regionie. Od ponad pół wieku na jednym ze wzgórz w północno-zachodniej dzielnicy Baltimore wznoszą się budynki stacji telewizyjnej WJZ TV Channel 13. Kanał 13 jest filią sieci CBS. Oglądają go miliony telewidzów w Baltimore i w okolicy. Jednak niewielu z nich wie, jak powstają transmitowane materiały filmowe. Roy Taylor jest członkiem specjalnej ekipy reporterskiej. Dzisiaj obchodzi rocznicę pracy w stacji WJZ. Od roku lata śmigłowcem transmisyjnym nad Baltimore. Dobra, to starczy za wprowadzenie dalej według skryptu. Do kogo mamy zadzwonić, żeby nagrał komentarz do zdjęć z Dover Downs? W porządku. Mam telefon do Tima Christmasa i Ala Robinsa. Materiał będzie w piątek. Jasne. Stąd jest bliżej do Dover Downs niż do Ocean City. Nie zapomnijcie o starcie tej rakiety. Dobra. Ten materiał kręcicie 30 km na północ od miejsca startu rakiety. Ten weekend będą też wyścigi samochodowe NASCAR. Beverly Epstein przydziela zadanie reporterom kanału 13. Koordynuje pracę dziennikarzy i ekip transmisyjnych. Jeżeli to będzie za długie, to poprosimy cię o skrócenie. Znalazłam kamerę dla Pata Warrena. Susan, ty jedziesz z Frankiem Ranką. W porządku. Przychodzę o 7 rano. Podłączam sprzęt i sprawdzam materiały, które zostawił mi redaktor dyżurny pracujący w nocy. Orientuję się także co do planów transmisji na dziś. Zawsze jest jakaś ramówka i zawsze dzieje się coś, co musimy sfilmować. Jeśli nie napływają typowe informacje, dajemy transmisję o pogodzie. Jeśli naprawdę nie ma o czym gadać, komentujemy wpływ pogody na samopoczucie. Roy poleci nad zbiorniki wodne Susquehanna. Niech sfilmuje tyle, ile zmieści w czasie. Może nie musimy kręcić świeżego materiału stamtąd. Mark latał tam w zeszłym tygodniu. Stanowczo powinien polecieć do Susquehanna. Niech Roy nakręci też jakiś materiał dla zespołu Christie. Może Mark użyje tego, co już mamy. Mike Shaw przeleci nad zbiornikami i poinformuje ludzi o zmianach w stanie wody. Na porannym spotkaniu zapadają decyzje. Trzeba ustalić, dokąd uda się najnowsza ekipa transmisyjna. SkyEye 13 to śmigłowiec transmisyjny, zbudowany na bazie uniwersalnej maszyny Bell Jet Ranger 3. Jet Ranger, wyposażony w zestaw kamer wysokiej klasy, jest idealnym narzędziem dla świata mediów elektronicznych. Maszyna osiąga prędkość 210 km na godzinę. Dociera na miejsce szybciej niż najszybszy wóz transmisyjny. O wartości tego helikoptera decyduje jednak przede wszystkim
30-kilogramowa stabilizowana żyroskopowo kamera zamontowana pod dziobem maszyny. To system Ultra Media 2. Pochodzi z firmy FLIR, produkującej także sprzęt optoelektroniczny do obserwacji w podczerwieni. Steruje się joystickiem, można kierować kamerę na boki, do góry i w dół, a także zmieniać przybliżenie. Można też zablokować kamerę w położeniu śledzenia. Wprawdzie nie konkretnego obiektu, ale danego sektora. Wtedy utrzymuje się na w stałej pozycji, niezależnie od manewrów, które wykonuje śmigłowcem. To ułatwia pracę technika. Nie musi wyczyniać cudów z joystickiem. Wystarczy, że raz naprowadzi go na cel i przez chwilę przytrzyma przycisk. Kiedy kręcimy z odległości 2-3 km, nawet niewielkie poruszenie dźwignią zupełnie zmienia pole widzenia kamery. Wystarczy drobne odchylenie joysticka i obraz wędruje daleko od celu. Kiedy indziej trzeba sporo pomachać dźwignią, aby uzyskać drobne przesunięcie pola widzenia. Jak widać, pole widzenia można bardzo zawęzić. Można też je szybko przesuwać. Głowica z kamerą obraca się o 360 stopni. Możemy filmować od tyłu. Korzystamy z tego często w czasie deszczu. Przelatujemy nad obiektem i kręcimy film, patrząc do tyłu. Chodzi o to, aby krople nie uderzały w obiektyw kamery. Kiedy na soczewkach gromadzi się woda, obraz jest rozmyty. Kiedy filmujemy do tyłu, kamera jest osłonięta przed deszczem, dlatego możemy pracować nawet przy średnio intensywnych opadach. Właściwie możemy filmować zawsze, jeżeli widoczność jest na tyle dobra, że w ogóle jest sens kręcić materiał. Dobra, dziękuję. Marty zajmie się piątkowym widowiskiem. To będą wyścigi samochodowe NASCAR. Cholera, w ten piątek? Nie, dopiero we wrześniu. Rozumiem. Blade przygotuje materiał. Wyścigi NASCAR są 24. Zaczniecie o 5 rano. Ekipy wyścigowe zaczynają wcześniej rano. Trzeba tam być, pogadać z ludźmi na ziemi, nakręcić materiał z samochodem w tle. Zamierzacie tam wylądować? Jeszcze nie wiem, ale to będzie świetny materiał. Terminy. To najważniejsza sprawa zarówno dla redaktorów, jak i dla reporterów. Ekipa transmisyjna pracuje nieustannie pod presją czasu. W pokoju odpraw napięcie rośnie. Zostało kilka godzin do emisji materiału. Zaczyna się wyścig z czasem. Co chcesz zrobić? Muszę nakręcić wypowiedź. Możesz to zrobić tu za jakieś 35 minut. Słyszałem, że jest jakiś pożar. Policjanci uwięzieni przy Bewindy. Wyślemy tam Brendę? Brenda, pozwól tu na chwilę. Jeśli wyślesz tam Brendę, Frank zostanie tu w rezerwie. Jasne, zajmie się wiadomościami lokalnymi, jeśli coś będzie się działo. Niech poczeka w wozie transmisyjnym. Chłopcy, słyszeliście o tej windzie? Pożar windy. Uwięzieni ludzie. A dokładnie policjanci. Policjanci są w windzie. Na zewnątrz wydobywa się dym.
Wysyłamy wóz transmisyjny. Spróbujemy nakręcić coś na żywo. To w dzielnicy Waterloo? A gdzie dokładnie? Nie wiem. Podajcie dokładniejszy adres. Roy, której to części Waterloo? Sprawdzę na pagerze. Aleja Waterloo? 9301. Pete, jest pożar instalacji elektrycznej. Ludzie zamknięci w windzie. To może być materiał. Wóz numer 35, jakaś inna stacja wpakowała się na nasz kanał. Zmienię ci częstotliwość na kanał pierwszy. Potem kontynuujemy transmisję. Jestem na jedynce. Dobra, czekaj. Sala kierowania transmisjami to serce elektronicznych mediów. Wszystkie transmisje na żywo przechodzą przez ten pokój. Wóz 35, jesteś na kanale mikrofalowym numer 1. Naziemne i powietrzne ekipy transmisyjne przesyłają materiał z terenu za pośrednictwem łącz mikrofalowych. W sali koordynacji transmisji technicy nadzorują jakość materiału, który trafia do emisji. Wóz 35, dzięki. Miasto położone nad zatoką Chesapeake szczyci się bogatą tradycją żeglarską. Kiedyś była to światowa stolica sportów żeglarskich, do dziś pozostaje mekką amatorów żeglowania. Jednak dziś uwagę przyciągają nie jachty, lecz wyścigi szybkich łodzi motorowych Chesapeake Challenge. Te motorówki osiągają prędkość do 150 km na godzinę. Widzowie mogą oglądać transmisję z wyścigu dzięki załodze śmigłowca SkyEye 13. Na pokładzie maszyny Royowi towarzyszy komentator, znawca motorówek Nigel Hook. Na żywo relacjonuje przebieg zawodów. Turn one, side by side, just clipping that buoy. You can't actually hit the buoy, as long as you don't displace it. And Dramamine. Dramamine Jeffa Harrisa pięknie wzięła ten zakręt. Bruce Sperling zwolnił. Jego Art Lily idzie po zewnętrznej. O Boże, łodzie się zderzyły. Mamy kraksę. Steve, mamy tu wypadek. W basenie numer 15 nastąpiło zderzenie motorówek. To straszny wypadek. Śmigłowiec ratunkowy natychmiast rusza do akcji. Nurkowie skaczą z jego pokładu, aby uwolnić motorowodniaków, uwięzionych w łodzi, która przewróciła się do góry dnem. Załoga SkyEye 13 kręci fascynujący materiał. Widzę dwa pomarańczowe kaski zawodników. Chyba nic im się nie stało. Nad powierzchnię wystaje tylko dziób łodzi. Motorówka idzie na dno przystani Baltimore. Jaka szkoda, to taka piękna łódź. I dwaj najlepsi zawodnicy. Bruce Sperling i Jeff Harris. Chyba zamocowali linę, żeby utrzymać łódkę na powierzchni. To doskonała jednostka wyścigowa. Zdaje się, że próbują wydobyć łódź. Jeśli będą ją szybko holować, to zgubi wodę i utrzyma się na powierzchni. Dzięki Bogu zawodnikom nic się nie stało. Widzę, że rusza nogą, to dobry znak. Ruszają się, to znaczy, że żyją. Gdyby ekipa transmisyjna znajdowała się na nabrzeżu, na pewno nie udałoby się nakręcić takiego materiału.
Tak dramatyczne sceny można sfilmować tylko ze śmigłowca. Widzę helikopter, jest tylko jeden. Dzięki potężnemu obiektywowi teleskopowemu można wykonać zbliżenie ukazujące uszkodzenia łodzi. Jednak lot jednosilnikowym śmigłowcem nad morzem wystawia na próbę nerwy nawet najbardziej wytrawnego pilota. Wyciągnęli ich z łodzi i umieścili na noszach. Pojadą do szpitala na badania kontrolne. Roy odpowiada przede wszystkim za pilotowanie śmigłowca. Jeśli grozi mu niebezpieczeństwo, rezygnuje ze zdjęć. Złota zasada ekipy transmisyjnej brzmi: dostarczaj sensacji, ale nie stań się jedną z nich. W tej konkurencji liczy się tylko pierwsze miejsce. Nie można spóźnić się z materiałem, ani co gorsza, przeoczyć żadnych godnych uwagi wydarzeń. Za godzinę materiał reporterski trafi na antenę. Ekipa wprowadza ostatnie poprawki do zestawu wiadomości dnia. Ten materiał, który nie zmieści się w dzienniku o 5, trafi być może do wiadomości nadawanych o 6. Reporterzy zbierają informacje o sprawach mających dalszy ciąg. Przecież jutro znowu będą się nimi zajmować. Tak. Dziś potwierdzili, że to było morderstwo. Ten facet to jakiś farmaceuta. Przyjechał tu na konferencję. Innego gościa z tej samej konferencji zastrzelili w nocy na Charles Street. Beverly koordynuje pracę reporterów. Już od dawna nie było nowych wiadomości o policjantach uwięzionych w windzie. Pete? Pożar ograniczył się do pomieszczenia technicznego. Udało się uwolnić tych policjantów z windy. Wszyscy wyłączyć się. Robin, jesteś na linii. Pożar ograniczył się do pomieszczenia technicznego. Udało się uwolnić policjantów zamkniętych w windzie. Na lotnisku Martin State w odległości 15 km od studia załoga Sky Eye 13 przygotowuje się do nakręcenia materiału przeznaczonego do dziennika o 5. Po wykonaniu procedur kontrolnych śmigłowiec może wzbić się w powietrze. Załoga będzie przez cały czas utrzymywać łączność ze studiem. Na chwilę przed startem ożywa kamera. SkyEye jest gotów do pracy. About how the earth.
Na pokładzie mamy łącznie 4 kamery. Jedna umieszczona jest z przodu. Druga pozwala robić ujęcia przez ramię. To tak jak filmy kręcone w kabinach kierowców wyścigowych. Richarda Petty albo Jeffa Gordona. Kamera ogonowa ma w polu widzenia prawą burtę śmigłowca. Można oglądać maszynę na tle panoramy miasta. Dawniej latałem na pół etatu w firmie Omniflight. Czasem pracowaliśmy dla telewizji. Wynajmowali śmigłowce. Reporter wyposażony w ręczną kamerę zajmował miejsce na tylnym fotelu. W razie potrzeby przypinaliśmy go pasami w drzwiach kabiny. To było w latach 70. Wtedy śmigłowce były jeszcze nowością w świecie mediów. Od tego czasu dokonał się wielki postęp. Dziś reporter może wybrać jedną z 4 kamer i na żywo przekazywać obraz za pośrednictwem nadajnika mikrofalowego umieszczonego pod kadłubem maszyny. Zasięg urządzenia umożliwia prowadzenie transmisji w promieniu 150 km od studia. Kiedy śmigłowiec przechyla się w czasie lotu, osoba siedząca w kabinie śledzi wędrówkę horyzontu. Tymczasem telewidzowie mają na ekranach czytelny, statyczny obraz. Nie ma żadnych gwałtownych wahań. Żyroskop utrzymuje obraz z kamery w stałym położeniu względem horyzontu. Śmigłowiec może wykonywać zwroty, przechylać się do przodu i na boki, ale na ekranie horyzont nie zmienia położenia. Urządzenie to stabilizuje azymut i kąt podniesienia kamery, tak że śledzi ona nakazany punkt niezależnie od manewrów śmigłowca. Obiektyw ma 36 stopni przybliżenia z podwójnym powiększeniem. Obraz obserwowanego obiektu może być powiększony maksymalnie 72-krotnie. Z wieży telewizyjnej można filmować most nad zatoką odległy o 40 km. Jeśli użyjemy maksymalnego przybliżenia, to widzimy sylwetki ludzi w samochodach przejeżdżających tym mostem. To chyba daje wyobrażenie o możliwościach tego obiektywu. Korki drogowe uniemożliwiają wozom transmisyjnym dotarcie na miejsce wydarzeń. Dla załogi SkyEye-13 nie stanowią one żadnej przeszkody. Zdarzają się sytuacje, których filmowanie na ziemi wiązałoby się z niebezpieczeństwem. Na przykład ten wyciek paliwa na przedmieściach Baltimore. Dzięki potężnemu obiektywowi kamery śmigłowiec może nagrywać materiał filmowy z bezpiecznej odległości. Mieszkańcy tego miasta przywykli już do tego, że otrzymują panoramiczny obraz sytuacji widzianej z powietrza. Potem robimy zbliżenie i już wszyscy dokładnie widzą, co się dzieje. Ludzie potrafią to docenić. Najważniejsze jest jednak to, żeby latać bezpiecznie. SkyEye-13 ma już na swoim terenie konkurencję. Kanał 13 jako pierwszy wzbił się w przestworza, ale rywalizujący z nim kanał 11 należący do sieci NBC szybko poszedł za jego przykładem. Szybki i zwinny Robinson R44 ma pewną przewagę nad większym Jet Rangerem, zwłaszcza jeśli chodzi o aktualizowaną na bieżąco informację o ruchu drogowym. Jednak z drugiej strony mały Robinson nie mógł być wyposażony w równie potężną kamerę jak SkyEye-13. Konkurencja postawiła na szybkość kosztem jakości obrazu. W naszym małym światku wszyscy się znają. Śmigłowce często latają jeden obok drugiego. Oczywiście każdy kanał ma swoje sekrety. Jednak my, piloci, znamy się osobiście, a w powietrzu musimy utrzymywać łączność. Chodzi o bezpieczeństwo. W ogóle w lataniu najważniejsze jest bezpieczeństwo. Konkurujące stacje telewizyjne zaczęły używać śmigłowców, aby poprawić oglądalność programów. Załogi żywią do siebie wzajemny szacunek,
ale nie zmienia to faktu, że w przestworzach nad Baltimore trwa zajadła rywalizacja. Roy Taylor lata nad Baltimore już od wielu lat, jednak nie zawsze pilotował śmigłowiec transmisyjny. Roy Taylor poprzednio służył w policji hrabstwa Baltimore. Był tam od początku istnienia oddziału lotniczego. Dopiero niedawno zaczął pilotować śmigłowiec kanału 13. Przez 26 lat służyłem w policji hrabstwa Baltimore. Po przejściu do cywila zacząłem się rozglądać za nową pracą. Wtedy kanał WJZ wynajął śmigłowiec za pośrednictwem kalifornijskiej firmy Helinet. Nie chcieli się troszczyć o hangar, ubezpieczenie, obsługę techniczną i wyszkolenie pilota dobrze znającego ten teren. Dlatego zatrudnili mnie. Formalnie jestem pracownikiem firmy Helinet. Jednak pracuję wyłącznie dla kanału 13 i jestem bardzo zadowolony z tej posady. Dzień pracy zaczynamy o 4:30. Szybko startujemy, żeby na 5:00 mieć już zdjęcia ruchu ulicznego. Jeśli nic się nie dzieje, kręcimy materiał o pogodzie dla redakcji meteorologicznej. Jednak przez cały czas pozostajemy w gotowości na wezwanie. W każdej chwili możemy rozpocząć transmisję na żywo z miejsca wypadku. Docieramy tam o wiele szybciej niż furgonetka ze sprzętem transmisyjnym. Tu, w Baltimore, utrzymujemy doskonałe stosunki z policją. Czasem pomagamy jej w pościgu za podejrzanymi. Zdarzało się, że wzywali nas, ponieważ sami nie mieli w danym momencie śmigłowca w powietrzu. Pomogliśmy policji stanu Maryland podczas desantu ekipy ratunkowej na dachu płonącego wieżowca Charles Tower. Zwykle pracuję od 4:00 aż do północy, ale czasem wzywają mnie później, kiedy w mieście jest jakaś strzelanina albo pożar. Dlatego nie zdziwiłem się, kiedy telefon zadzwonił o 1:30 w nocy. Podniosłem słuchawkę. Mamy pożar. Potrzebny jest Roy. Szybko oprzytomniałem. Dlaczego do cholery potrzebny im śmigłowiec do pożaru? Ale co miałem robić? Poleciałem. Śmigłowiec był na lądowisku Mount Sinai. Pojechałem tam samochodem. Po drodze zastanawiałem się, o co chodzi. Powiedzieli mi, że są 3 pożary mieszkań. Cóż w tym nadzwyczajnego, pomyślałem. Zacząłem przeskakiwać po kanałach radia, żeby się czegoś dowiedzieć. Wtedy zorientowałem się, że to nie są zwyczajne pożary mieszkań. Palił się ponad 20-piętrowy wieżowiec, a w czasie, kiedy jechałem, ogień ogarnął już wiele mieszkań. Wysłali tam ekipę, żeby kręciła materiał na ziemi, ale żeby dobrze sfilmować coś takiego, potrzebny jest śmigłowiec. Dotarłem na lądowisko. Znajduje się ono w połowie drogi między moim domem a studiem. Roy miał do pokonania podobny dystans. Poczekałem na niego kilka minut. Załadowaliśmy sprzęt i polecieliśmy do miasta. Centrum miasta jest dosyć rozległe. Początkowo nie zauważyłem specjalnie wstrząsających widoków, których się spodziewałem. Nie widziałem wielkich płomieni. Potem Roy skierował maszynę na inny kurs. Manewr mnie zaskoczył. Pilot musiał uważać na latające w tym rejonie śmigłowce policyjne. Starał się trzymać od nich z daleka. Nad śródmieściem latamy zwykle na wysokości 300 metrów. Wtedy wznieśliśmy się wyżej, na jakieś 600-700 metrów. Dlatego upłynęło trochę czasu, zanim dostrzegłem płomienie. Wtedy zrozumiałem, co się dzieje. Płonął wysoki blok, stojący wśród innych budynków. Zobaczyliśmy kłęby dymu. To musiał być ten pożar, o który nam chodziło.
Podlecieliśmy z drugiej strony. Wtedy zobaczyliśmy ogień. Redaktor dyżurny zadzwonił do mnie o 2:30. Kiedy spojrzałam na ekran, nie mogłam w to uwierzyć. To był przerażający widok. Wiedziałam, że mamy na miejscu ekipę. Miałam nadzieję, że nie zbliżą się za bardzo. Nie byliśmy pewni, z której strony wieje wiatr. To była wieczna noc, ciągle nami rzucało. Wiatr podsycał też płomienie. Widzieliśmy okna budynku. Płonęły już 3 piętra. Ogień się rozprzestrzeniał i odcinał drogę ucieczki ludziom, którzy znajdowali się wyżej. Ustawiliśmy kamerę. Wtedy zobaczyliśmy ludzi machających do nas latarkami. Zobaczyli śmigłowiec i zaczęli do nas machać. Roy powiedział mi, że do akcji wchodzą śmigłowce policji i że być może będą ewakuować ludzi z dachu. Kiedy zjawiliśmy się na miejscu, poinformowano nas, że w ramach akcji ratunkowej mamy wysadzić 8 strażaków na dachu budynku. Pożar ogarnął 15 i 16 piętro. Obawiano się o życie ludzi uwięzionych na górnych kondygnacjach. Roy Taylor, pilotujący śmigłowiec kanału 13, przyleciał na miejsce chwilę po nas. Właśnie szykowaliśmy się do startu z ekipą strażaków. Dostarczył nam cennych wskazówek dotyczących kierunku i prędkości wiatru. Dzięki temu zyskaliśmy na czasie. W przeciwnym razie musielibyśmy kilkakrotnie okrążyć budynek, żeby samemu zorientować się w sytuacji. To była ciemna noc, a wicher wiał z prędkością 35 do 40 węzłów. Aż do tego wieczora nie wiedziałem, jak niebezpieczne może być latanie. Na wysokości dachów budynków wiatr wiał z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Trzeba było zmagać się z wichurą. Na dodatek znajdowaliśmy się poniżej górnych kondygnacji najwyższych budynków w mieście. Dlatego maszyną miotały zaskakujące prądy powietrzne, tworzące się pomiędzy wieżowcami. Piloci policyjnych śmigłowców musieli mocno napracować się sterami, aby utrzymać maszyny w miejscu. Wysadzili ekipę strażaków na dachu. To nie było proste zadanie. Podczas wysadzenia strażaków zepsuł się reflektor śmigłowca numer 3 z bazy Frederick. Jego szperacz zablokował się w stałym położeniu, dlatego pilot musiał korzystać z o wiele słabszego reflektora do lądowania. Widzieli bardzo mało. Nie jestem pewien, czy mieli łączność z ludźmi na dachu i czy dostawali od nich instrukcje. Wtedy włączył się Roy. Skontaktował się z nimi przez radio. Ej, chłopcy, jesteście 6 metrów od dachu. Utrzymujcie maszynę w tej pozycji. Macie ze 3 metry zapasu. Znajdował się w odległości 300 metrów, a jednak był oczami i uszami tamtej załogi. Dzięki kamerze śledził rozwój sytuacji oraz informował ich o położeniu maszyny. Gdyby nie jego instrukcje, nie udałoby im się wysadzić ekipy bez wypadku. Wysadziliśmy 8 strażaków. Pomogli oni mieszkańcom wydostać się na dach. Na szczęście nie musieliśmy nikogo ewakuować z dachu. Byliśmy na to przygotowani, jednak pożar udało się opanować. Dzięki Royowi Taylorowi ze śmigłowca Sky I-13 zaoszczędziliśmy sporo czasu. Dla policji stanowej stali się bohaterami. Po powrocie zarówno Roy, jak i operator kamery
Kurt Brooks byli skrajnie wyczerpani. Roy powiedział, że przy tym wietrze bardzo trudno było utrzymać śmigłowiec w zawisie. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam naprawdę zmęczoną załogę. W tych warunkach manewrowanie śmigłowcem wymagało olbrzymiego wysiłku fizycznego. Po 2 godzinach Straż Pożarna Baltimore ugasiła płomienie. Film nakręcony ze śmigłowca Sky Eye 13 ukazuje całą grozę sytuacji. Następnego dnia materiał trafił na czołówki serwisów informacyjnych. Mieszkańcy Baltimore nieprędko zapomną te sceny. Proszę spojrzeć na te budynki. Nad Baltimore wschodzi słońce. To niezwykły widok. Zeszłej nocy mogło dojść do tragedii. Jedynie sprawnej akcji straży pożarnej i policji zawdzięczamy to, że zaledwie 5 osób odniosło obrażenia. Ewakuowano 450 osób. Ocalało 210 mieszkań. Daj czołówkę, wchodzimy za 15 sekund. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Dajcie kamerę na Dona. Witam Państwa, Sally Turner i Kyle Johnson. Wszyscy dziś mówią o wypadkach minionej nocy. Podczas emisji programu Roy jest już w odległości kilku kilometrów od centrum Baltimore. Nie przypadkiem znalazł się we właściwym czasie na właściwym miejscu. Roy na bieżąco informuje studio o swoim położeniu. Jesteśmy nad Dundalk, w okolicach Dundalk College. Za kilka minut stacja telewizyjna nada informacje o ruchu drogowym. Dzięki informacjom o aktualnym położeniu śmigłowca, pracujący tam redaktor zorientuje się, czy ujęcia z powietrza zmieszczą się w czasie antenowym. Zanim jednak materiał ze śmigłowca zostanie wyemitowany, trzeba sprawdzić jakość obrazu. Jeśli jest niedostateczna, Roy będzie musiał tak manewrować, aby nic nie zakłócało sygnału. Dobra, już się robi, nie ma sprawy. Za 3 minuty materiał z nad tunelu Fort McHenry. Co chcesz na początek, Paul? Film z nad tunelu? Powiedział, że za 3 minuty chce mieć ten tunel. Zrozumiałem. Za 3 minuty tunel. Za 5 minut materiał o pogodzie. Daj trochę w lewo. Pokażemy to z drugiej strony. Nie jest najgorzej, ale daj trochę na północ. Przy południowym krańcu tunelu powinien być lepszy sygnał. Zrozumiałem. Bardziej na północ. Śmigłowiec doskonale nadaje się do monitorowania ruchu. Latamy nawet wtedy, kiedy samoloty są uziemione z powodu warunków pogodowych. Kiedy coś się dzieje, na przykład jakiś wypadek, możemy natychmiast znaleźć się na miejscu. Jedna osoba zabita, 3 odniosły poważne obrażenia. Śmigłowiec kanału 13 zjawił się na miejscu zaledwie kilka minut po zwaleniu się tego wiaduktu. Katastrofa wstrząsnęła mieszkańcami Baltimore. O ile pamiętam, to Bosch Altman pierwszy przesłał informację o zwaleniu się wiaduktu 3 tygodnie temu.
Czasem idzie jak z bicza trzasnął, a czasem trwa całą wieczność. Przekazujemy Państwu zdjęcia ze śmigłowca Sky-i-13 nakręcone na północ od tunelu Fort McHenry. Ruch dosyć powolny, aż do skrzyżowania z drogą numer 395. Wielu ludzi wyszło dziś wcześniej z pracy. Próbują wyjechać na weekend. Nie wszystkie zdjęcia trafiają do programów informacyjnych. Piękne panoramy okolic Baltimore stanowią miły przerywnik między reklamami. Sprawdzę, jak to wygląda z tamtej strony. Śmigłowiec 13, wasz materiał idzie na trójkę. Jakość w porządku. Śmigłowiec 13, macie 2,5 minuty na antenie. Dobra, znajdziemy coś ciekawego. Pete, po prawej masz wyścigi motorówek. Jedna, druga, trzecia. Siódma. Spróbuję podlecieć od przodu. W porządku. Nieźle zasuwają. Mijają przystań żeglarską. Baltimore. To chyba członkowie jakiegoś jacht klubu. Pete, uważaj. Za chwilę wykonam ostry zwrot. Dzięki Bogu, mamy żyroskop. W porządku, zwijamy się. Śmigłowiec, wasz czas się kończy. To jest sposób, aby cieszyć się słońcem i wodą. Piękne zdjęcia. To jakby parada pomiędzy przystaniami. Śmigłowiec, schodzicie z wizji. Przy waszym następnym wejściu będzie już chyba po zawodach. Dzięki, Paul. Uwielbiam takie skoki w bok. Teraz wchodzi Dale Earnhardt. Tak, mamy go w rozkładzie. Praca reportera ze swej natury obfituje w niespodzianki. Sky-i-13 krąży w powietrzu w oczekiwaniu na wydarzenia godne uwagi. Ekipa wchodzi do akcji, kiedy coś zaczyna się dziać. Czasem zdobywa rewelacyjny materiał, kiedy indziej musi mówić o pogodzie. Używamy go codziennie. Stał się nieodłączną częścią naszego programu. Widzowie uwielbiają słyszeć komunikat: tu helikopter. Dzwonią do nas, żebyśmy przysłali śmigłowiec, kiedy coś się dzieje w okolicy. Czasami zdobywamy dzięki temu fantastyczny materiał. Naziemna ekipa nigdy by takiego nie nakręciła. Początki nie były łatwe, ale teraz to gwóźdź programu. Jesteśmy naprawdę zachwyceni. We all love using it. Yeah, I'll just speak to Kai or something like that. Uwaga, Tom. Teraz wchodzi śmigłowiec 13. W stacji WJZ obchodzimy pierwsze urodziny naszego ptaszka. Śmigłowiec Sky-i-13 jest z nami już od roku. Cześć, Kia. To naprawdę wspaniała feta urodzinowa. Bawimy się doskonale. Pamiętam, że rok temu plan wprowadzenia śmigłowca był jednym z najpilniej strzeżonych sekretów telewizji WJZ. Za chwilę opowiem anegdotkę znaną w tajemniczonym.
Mamy co wspominać. Od zabawy w lotnicze piątki, aż do heroicznej akcji ratunkowej na wieżowcu. Naprawdę są powody do dumy. Kanał 13 WJZ był pierwszy. Rok temu rozpoczęła się nowa epoka w historii miejskiej telewizji Baltimore. Można powiedzieć, telewizja wzbiła się w przestworza. Pod dziobem maszyny znajduje się stabilizowana żyroskopowo głowica z kamerą. Dzięki wprowadzeniu Sky Eye nasz dział reportażu zyskał nowy wymiar. Jest szybszy i lepszy niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz mamy pełny obraz wydarzeń, a nie tylko wycinek. Bywały poważne sytuacje. Pomagaliśmy policji, kiedy potrzebowała dodatkowej pary oczu na niebie. Śmigłowiec docierał do rejonów klęsk żywiołowych, gdzie nie mogła dotrzeć ekipa naziemna. Dzięki niemu zyskaliśmy dodatkowe okno na świat. Nieraz trafialiśmy tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa nie dopuszczano wozów transmisyjnych. Dzięki naszej kamerze mogliśmy filmować wydarzenia z bezpiecznej odległości. Masz jeszcze popcorn? Nie, się już skończył. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pamiętacie, jak z wysokości 300 metrów filmowaliśmy akcję zdejmowania tego chłopaka, który wlazł na drzewo? Jesteśmy bardzo dumni. Praca w zespole reporterów Sky Eye 13 była dla nas wspaniałą przygodą. Przez obiektyw naszej stabilizowanej kamery popatrzymy na pokład Constellation. Za chwilę będą Państwo mogli ocenić, jak wysoko się znajdujemy. Jesteśmy na wysokości 250 metrów, ale dzięki obiektywowi teleskopowemu możemy dokładnie obserwować pokład. Ja, ty i ja wiemy, jak bardzo śmigłowiec wzbogacił nasze reportaże. Sądzę, że doceniają to również widzowie. Dawniej wydawało nam się, że mamy ekstra materiał, kiedy wysyłaliśmy kamerzystów, ale teraz robimy fantastyczne zdjęcia z powietrza. Tim, w montażu daj wszystkie twarze osób na pokładzie. Poza tym trzeba wspomnieć o nowych gadżetach w wyposażeniu naszego śmigłowca. Nasz pilot Roy mówi, że z powodu ciężaru tych soczewek nigdy nie zainstalują nam klimatyzacji w kabinie. Jednak niedługo nasz śmigłowiec będzie tak doskonale wyposażony, że co najwyżej będziemy mogli pomyśleć o większej maszynie. Przypomniałem sobie, że obiecałem anegdotkę. Na kilka tygodni przed wprowadzeniem śmigłowca tylko parę osób w stacji wiedziało o tym planie. Reszta dowiedziała się dopiero wtedy, kiedy załoga przyszła do studia. Marty nie powiedział nawet żonie. Kiedy poinformował ją o tym, że będzie pracował w powietrzu, zapytała go tylko, czy wykupił ubezpieczenie na życie. Wzruszające. To naprawdę wzruszająca historia. Być może niektórzy pomyślą, że śmigłowiec służy tylko do promowania stacji. Ale proszę sobie przypomnieć katastrofę wiaduktu w Arbutis. Krista Delkamp relacjonowała wtedy ze śmigłowca festyn odbywający się w parku Sandy Point. Już po kilku minutach przesłała nam z miejsca wypadku film kręcony na żywo. Do Ocean City trzeba by jechać chyba ponad 40 minut. A wtedy dojazd był w ogóle niemożliwy, bo zawalenie się mostu sparaliżowało ruch. Śmigłowiec bardzo się przydał. Śmigłowiec 13, na razie jesteś wolny. Dzięki. Pete, zdaje się, że na zachód od nas zaczyna mocno padać. Polecimy nad Martin State i spróbujemy pozostać tam aż do naszego wejścia o 6. Ale nie mogę zagwarantować, że się uda. Pokręcimy się w okolicach White Marsh. Czasem wysyłamy śmigłowiec, żeby upolował jakąś sensację. Kiedy jest w powietrzu, na pewno coś wypatrzy. Karetka pogotowia wysłana do Bayview zepsuła się po drodze. Dlatego wysłano następną. Dobra. Materiał o tej karetce pójdzie do wiadomości dnia. Tak, jest dobry. Jesteśmy nad szosą numer 95.
Lecimy na południe wzdłuż szosy 95. Jesteśmy w okolicy White Marsh. Zobaczmy, co tu się dzieje. Nie widzę niczego na poboczu. Sprawdźmy tam po prawej. Powinna być bardziej na południe. Widzę policjantów. Jest tu policja. Dobra, leć dalej w tę stronę. Jesteśmy na kanale pierwszym, za sekundę wchodzimy. Mam tę karetkę. Daj zbliżenie. W prawo. W prawo. Śmigłowiec 13 jest na miejscu. Możesz powtórzyć ten manewr? Jeszcze nie ustawiliśmy kamery, ale w porządku. Nie jesteśmy na wizji. To karetka z Hartford. Przewozi ofiarę wypadku z poparzeniami. Skąd ta karetka? Z Hartford. Przewoziła poparzoną osobę do centrum medycznego Bayview. Po drodze miała awarię. Dlatego wysłali drugą karetkę, żeby zabrała poszkodowanego. Tu śmigłowiec 13. Czy mnie słyszysz? Jesteśmy niedaleko skrzyżowania szosy numer 95 z drogą do New Forge. Zrozumiałem, niedaleko New Forge. Jesteście na fonii. Denise, mieliśmy przygodę. Jeszcze się nie skończyła. Jesteśmy nad szosą numer 95 w okolicach Maryland Airpark. Ze śródmieścia przepędziła nas burza, o której ostrzegał Bob Turk z kontroli radarowej. Zaraz dostaniecie zbliżenie tej karetki z Hartford, o której dowiedzieliśmy się z nasłuchu radiowego. Przewoziła poparzonego do centrum medycznego Bayview. This is an ambo coming in from Harper County, traveling with a young burn victim, we're told, on its route on the drodze się zepsuła. Szpital hrabstwa Baltimore wysłał drugą karetkę. Właśnie dotarła na miejsce. Przed chwilą mówili o tym przez radio. Jesteśmy tu już od kilku minut. Ofiara będzie przenoszona z jednej karetki do drugiej. Miejmy nadzieję, że bezpiecznie dotrze do Bayview. A zatem, Denise, przygoda jeszcze się nie skończyła. Ta rocznica to dobra okazja, aby przyjrzeć się pracy naszego pilota Roya i całej ekipy śmigłowca, która jest z nami już od roku. Trzymajcie kciuki za Roya. Śmigłowiec 13 do kontroli podejścia Baltimore. Lecimy w stronę Martin State. Zastosowanie śmigłowców otworzyło przed dziennikarstwem telewizyjnym nowe możliwości. Sky Eye 13 pracuje zaledwie od roku, ale zdążył już stać się ulubieńcem telewidzów z Baltimore. Można być pewnym, że zawsze znajdzie się tam, gdzie coś się dzieje i że przekaże na Ziemię podniebne wiadomości. Wersja polska Start International Polska. Tekst Adam Ryć. Czytał Jan Czernielewski.